Słuchajcie, na dzisiejszym filmie prawdopodobnie będziemy płakać. No i robimy sobie oczywiście w ten sposób. Mam 5 kropelek, 5 łezek. Jak 5 razy się wzruszę, no to muszę wykonać zadanie. No i oczywiście, jakie zadanie, piszcie mi pod spodem w komentarzu. No i oczywiście kolejny taki film. Słuchajcie, musicie zostawić bardzo dużo łapek w górę. No i oglądamy tutaj pierwszą rzecz. To życie dało każdemu prezent. Piękny, błyszczący i nowy. To są słowa piosenki, prawdopodobnie. Czyli tutaj mamy jeża, który poszedł do szkoły i chyba go nikt nie lubi. Chyba tak, nie ma z kim siedzieć. O, tutaj zobaczcie, plecak dał. O, akurat poszliście do szkoły, jak was tak traktują? Nie dajcie się tak, nie dajcie się tak. Wszyscy oprócz ciebie. No słuchajcie, widać, że jest taki odrzucony ten jeżek. Bo oni się go boją dotknąć chyba. Ja się bał go popchnąć tak. Czekaj, czekaj, mistrzu, chodź się co jako mnie. O, tutaj wiewiórka się za niego wzięła. Oho. Dobra, oddaję łezkę. Przykro mi się zrobiło, zobaczcie. Obgadują go, ale hamuwa. Nie wolno tak, no, aż się... Nie wolno, no. Dostał prezent? Jak to? O, kurde, ej, oddaję drugą łezkę, ale mi się zrobiło... No coś niesamowitego, słuchajcie, chyba najlepsza animacja, jaką widziałem. Najlepsza animacja, jaką widziałem. Jeśli chcecie kolejne takie odcinki, zostawiajcie masę łapek w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, no i lecimy dalej. Teraz muszę uważać, naprawdę teraz muszę uważać, bo zostaje mi tylko 3 łezki. Mamy tutaj gościa, ja sobie może ubiorę, plecak sobie ubiorę, pakowanie do szkoły, a tutaj takie szkolne, rzeczy. A wiem, że poszliście do szkoły, ale nie przejmujcie się, będzie dobrze, trzymam za was kciuki. Dobra, ojciec go tu pakuje do szkoły. Ale związał ten plecak. No, do szkoły. Do szkoły. Z czym się rymuje do szkoły? Napiszcie w komentarzu. Też się napiję kawy? A like. O, widzicie, nawet tu pokazują, żeby zostawić lajka. Dobra, jedziemy. Fajne miasto, takie czyściutkie, nie? Dobra, jadą. To są tacy szarzy ludzie, co? Tu mamy jakiegoś grajka. Co ten grajek robi? Panie, co pan robisz? On też chyba chce grać. Ej, to jest taka wesoła animacja jak na... Aha, do szkoły. Dawaj, bierz plecak i do szkoły. Jak go znosi. No wy teraz aż tyle książek nie musicie nosić. Ja kiedyś miałem takie ciężkie plecaki, pamiętam to. Pamiętam to. On idzie do pracy. Dobra. A ten idzie do szkoły. Jak mają naprzeciwko, ale go będzie pilnował, ale ma przegwizdane. To jest takie życie pokazane, no nie? Jak to wygląda? Jak wygląda życie dziecka? A jak wygląda odpowiedzialność tutaj właśnie, no, w pracy. Drugie tyle roboty. Każdy tak samo. Aha, czyli tu taka monotonność jest pokazana po prostu na tym filmie, no nie? Taka monotonność. Dobra. On tutaj wypisuje w pracy cały czas rzeczy. Czyli tak jak co dopiero powiedziałem, ta monotonność. I to w szkole też jest taka monotonność, ale w szkole wiecie, macie kumpli, macie wszystko, a w pracy już musicie się zachowywać tak jak pracodawca chce. To nie jest takie jak szkoła. Co jest? Niezadowolony jest ojciec z niego? Znowu go pakuje do szkoły. A on teraz czeka, zobaczcie. Aha, jest kolejny dzień, w którym, zobaczcie, on się dobrze bawi. A ojciec dalej, no widzicie, z takiego zadowolonego na początku staje się takim szarym człowiekiem. Tutaj klasówki jakieś. On się zastanawia, o co mu chodzi? A nie, 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 on był w szkole, przepraszam, ten jest w szkole tam, aha, dobra. Ten tylko patrzy na zegarek, że do domu, no nie? Tak trzeba właśnie w życiu
iść w tą stronę, żeby robić to, co lubicie. Nigdy nie róbcie niczego na siłę. Uczcie się tego, co wam się podoba. Nie słuchajcie, żeby się nie uczyć. Uczcie się. Tylko to, co wam się podoba, oczywiście. On jest jakiś smutny, ten dzieciak, tylko dlaczego? Nie stara się. Aha. On zaczyna zauważać tą monotonność. Chyba o to chodzi, że on zaczyna, widzicie, nie być szczęśliwy. Tylko dlaczego, pytanie. Już go nie cieszy to. Czy jest coraz starszy i to wszystko takie, wiecie, ta radość taka dziecięca przemija. Wie, że musi. Nie robi tego z radości, no nie? Ojciec to zaczyna zauważać też u siebie. No, tu jest zabawa, zobaczcie. A to prawdziwe życie. Piękne animacje, dobre animacje robią, naprawdę. Tutaj mamy kolejny dzień. Ojciec widzi chyba tak jakby trochę siebie, że kiedyś też był taki szczęśliwy i nagle się stał taki codzienny. No. Ojciec zauważa to, że właśnie nie ma co robić na siłę, tylko niech się dziecko bawi, nie? Niech ma tą radość z życia. Co tam zauważyli? Tego Grajka nie ma. Widzicie? On chodząc do szkoły musiał się uczyć, a to, co mu się podobało, nie mógł na to poświęcić nawet chwili. No a teraz przerzuca wszystko na ojca, no. O to trochę wina ojca, że no... Chociaż nie do końca, to różnie w życiu bywa, nie? Możecie mi napisać, co byście chcieli w życiu robić w komentarzu. Napiszcie jakieś fajne komentarze. Zrobimy z tego odcinek jakoś. Zobaczcie, jak ojciec się tutaj stara, żeby cokolwiek... Super animacja, kurczę, jak macie jakieś dobre animacje, to wysyłajcie mi, ale super. Tutaj sobie myślą, no i głupek. Jaki ma uśmiech w ogóle, fajny taki... O, jak zobaczcie, jaki kolorowy się zrobił. Ojciec też pewnie zaraz będzie szczęśliwszy, no. No. Świetna animacja, słuchajcie, świetna animacja. Oddaję łezkę, tylko gorzej, bo mi jedna tylko zostanie. A jak mi wymyślicie jakąś złą karę, to ja nie wiem, czy ją zrobię w ogóle. No i przed nami ostatnia animacja. Mamy tutaj jakąś dziewczynkę. Ja przypominam, że mam tylko jedną łezkę. I jak zapłaczę. Jakby się zrobi smutno, a ja będę szczery. Christmas. Tutaj dzwoni telefon. Praca czy dziecko? Tak jest. O! Super. Fajnie, że z muzyką, tylko prawa autorskie mi przyjdą, ale damy radę. Odpuścimy sobie ten film. Zobaczcie, jaka ona jest w ogóle szczęśliwa. To miała być smutna animacja. Ona taka szczęśliwa, a on nie bardzo. Nie teraz. Momencik. No nie wcisz, że ojciec pracuje, no co ty. O. Spadła ta kartka, że jest talent show, czyli takie, wiecie, no talent show, no. No talent show. Nie wiem, jak to na polski powiedzieć, ale aha, ona liczyła na to, że ojciec przyjdzie. No, mam talent. O, jest ojciec. Z telefonem. Ojciec jest z telefonem. Oho. Ona się wzruszyła? No. To ojca tam daj właśnie. Dobra. Słuchajcie, ale to jest bardziej śmieszne niż jakieś wzruszające. No. I telefon ojcu zadzwoni. Dawaj do roboty. No. I co teraz? Święta razem.
A wygląda na to, że to już jest koniec tego. Została mi jedna łezka, słuchajcie, została mi jedna łezka, to napiszcie mi w komentarzu, co teraz, czy mam jakieś półkary, czy coś. Oczywiście, przypominam, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, jak zaznaczycie dzwonek, hashtag dzwoneczek na dole, no i wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się, na razie.